Jesteśmy z trenerem Szymonem Bońkowskim w Giżycku. Witam serdecznie. Cześć. Pierwszy raz w Giżycku? Nie, w Giżycku byłem wielokrotnie, ale pierwszy raz na obozie KSW. Jak wrażenia? Bo już nam się kończy w sobotę. Tak, no ja to jestem do jutra. Trzydniowa obecność moja na obozie. Fajna grupa, dosyć liczna, raczej osoby początkujące, ale też kilka osób takich, które są mocno doświadczone w sportach uderzanych, ale nie do końca jeszcze w parterze, więc gdzieś tam poziom jest taki dosyć zbliżony. Fajnie się pracuje, atmosfera taka przyjemna, że każdy chce trenować, także super. Przypomnij, że obóz jest podzielony na grupy. Tutaj mamy pół zawodową, wcześniej zaawansowaną, więc fajnie nawet dla trenerów jest lepsze ulepszenie, że macie pierw zawodników, którzy mają swoją karierę, zaczynają, już mają, a tutaj, którzy początkują dopiero. No tak. Akurat ja na tym obozie pro nie byłem, Paweł Derlacz od nas był. Ja w tym roku prowadziłem właśnie grupę początkującą, ale dokładnie ten podział jest bardzo, bardzo fajny i od razu inaczej się pracuje z daną grupą, bo to jest specyfika jest inna grupy pro, a grupy początkującej. Tych obozów naprawdę dużo. Ostatnio w Zakopanem naprawdę liczna grupa, jeżeli chodzi o zawodników. Mieliśmy kickbokserów Rafał Dudek z Tomkiem Rotoniem choćby, czy Przemek Myśiała. Tak, dokładnie. W tym roku bardzo jesteśmy zadowoleni z kampu w Zakopanem. Dużo osób z naszego klubu, ale też spoza. Bardzo liczny obóz i jakościowo dobry, bo wielu właśnie utytułowanych zawodników było. Także też ten projekt obozowy nam się fajnie rozwija. Z roku na rok coraz więcej osób przyjeżdża i to takich właśnie wartościowych zawodników. Jeśli chodzi o góry i Arachion, to już chyba tradycja. Tak, dokładnie. Już od kilku lat jeździmy, ale ten obóz uważam za najlepszy. Dodajmy, że Przemek Myśała, który zawalczy teraz o pas w Londynie, przygotowuje się dalej w Arachion. Tak. Dalej się Przemek przygotowuje. Paweł Derlacz również stanie w jego narożniku. Także przyjechał tutaj gdzieś tam z nami potrenować do tej walki. No i go wspieramy. Teraz obóz w Jakubowie z klubem Zenit. Co może trener o tym? To jest typowy projekt jiu-jitsu. Treningi tylko chwytane. Raz dziennie trening w kimonach, raz bez kimon. Prowadzącym jestem ja oraz Marcin Bandel. Marcin, no to jest znana marka nie tylko w jiu-jitsu, bo również w MMA były zawodniki UFC, ale też doskonały grappler, właśnie zwycięzca wielu zawodów, zarówno bez kimon, głównie bez kimon, ale również w kimonach. Także też się szykuje fajny skład, około 40 osób. Przede wszystkim wydaje mi się, że duża grupa osób zdecydowanych na starty na zawodach. Także też liczę na fajną atmosferę treningową, na ciężką pracę, dobre walki. To akurat troszeczkę krótszy kamp, bo tylko od czwartku do niedzieli, ale takie wprowadzenie w sezon startowy, myślę, że to też będzie fajne, owocne. Trener jest częścią stowarzyszenia MMA, więc można powiedzieć, że w pewien sposób trener został doceniony. No dziękuję. Jeżeli tak uważasz, no to dziękuję. No i teraz przejdźmy do Mameda Khalidowa. Ostatnio gorący temat. Trener, rozmawialiście wcześniej już o tym powrocie, czy to było tak, że po prostu ten wpis też w pewien sposób was zaskoczył? Jeśli chodzi o ten wpis, to Mamed wyraził chęć swojego powrotu na razie bez sprecyzowanej daty, więc to była oddzielna jakby decyzja Mameda, gdzieś jakiś tak poczuł chęć podzielenia się z tego z fanami, że chce wrócić do startów, ale sprecyzowanych szczegółów do walki póki co nie ma, więc to jest ogólny zarys, że chce walczyć, że nie chce pozostać na emeryturze, a na pewno siądziemy tak samo do terminu powrotu, do daty, do przeciwnika, w porozumieniu z Mamedem, z Federacją KSW. Mieliśmy szansę na pierwszym turnusie porozmawiać z Pawłem Derlaczem. On także wspomniał o walce z Kotem Askałem. Chyba ta walka jest nieunikniona, jeżeli tak patrzymy. No to też pokaże, kiedy Mamed wróci. Czy tak naprawdę może być to w tym roku, może być w przyszłym roku. Jeżeli byłoby to w przyszłym roku, no to też nie wiadomo, gdzie będzie w tym momencie Scott. Być może, nie wiem, jakoś zaliczy porażkę, albo będzie miał kontuzję, cokolwiek. Także to jest troszeczkę wybieganie
mocno w przyszłość, czy to będzie akurat on. No i to wiele czynników na to może wpłynąć, jeśli chodzi, jeżeli by było tak, że jest zdrowy, jest dalej mistrzem, no to myślę, że to jest gdzieś tam naturalne, że ten pojedynek może dojść do skutku. Jeśli wspomnieliśmy o Brytyjczyku, to chyba robi wrażenie to chociażby rewanż z Michałem Materlą, gdzie pokazał się znowu z kapitalnej strony. Tym razem nie kopnięcie na tułów, ale kolano. Tak, dokładnie. No to tutaj strajkersko jest naprawdę rewelacyjny. Aczkolwiek patrząc na jego styl, wydaje mi się, że ten styl Mamedowi by odpowiadał. No i teraz przejdźmy. Jeszcze chciałem dodać, bo bym zapomniał, że Tomek Narkun, tych zawodników, którzy chcą zawalczyć z Mamedem, który no już ogłosił zakończenie kariery, ale już z Kotaskam mimo wszystko powiedział, zdeklarował, że chciałbym mimo wszystko zawalczyć z Mamedem. Kiedy teraz się pojawiła ta informacja, że Mamed wraca, Tomek Narkun chociaż powiedział, że na Stadionie Narodowym może trylogia. Okej. Okay. No pytanie, czy z waszej strony to by było w ogóle, ma sens ten pojedynek? No Mamed na pewno by chciał. Ja może nie do końca ze względu na to, że to jest różnica gabarytów. To jest zawodnik z innej kategorii wagowej. I tutaj na tych walkach też moim zdaniem to było kluczowe. W pierwszej walce Mamed miał go podłączonego dwa razy, gdzie weszły najlepsze ciosy, ale ciosy na zawodniku z wyższej kategorii wagowej jednak nie wywierają takiego wrażenia jak w swojej kategorii wagowej, więc tutaj troszeczkę zabrakło. Później w drugiej walce tak samo, te kluczowe momenty, gdzie Narkun udało mu się przytrzymać pozycję boczną i tak dalej. Myślę, że w kategorii wagowej Mameda to też by było dużo, dużo ciężej. Nie jestem zwolennikiem tego, ale no jeżeli Mamed będzie koniecznie chciał, no to oczywiście będziemy go wspierać w tym, bo na pewno ma taką ambicję, ale no mi osobiście nie pasuje tutaj różnica tej kategorii wagowej i różnica tych gabarytów. No i teraz przejdźmy do Fenu, bo tam Adrian Zieliński zdobył pas. Ostatnio popularne walki mistrz kontra mistrz, to może starcie z Mateuszem Rembeckim? Może. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Adrian już ma dogadany pojedynek w tym roku. Będzie to bardzo ciekawe starcie, ale myślę, że dowiemy się to już niebawem. Będzie to, myślę, że coś nowego, coś ciekawego. No więcej nie mogę niestety powiedzieć, ale Adrian na pewno w tym roku zawalczy. Byliście zdziwieni, że to Rafał Kijanczyk w pierwszej kolejności dostał tę walkę niż Adam Kowalski? No, taka decyzja federacji. Myślę, że pokładali większe nadzieje wobec Rafała. Tutaj Rafał był takim prospektem, taką osobą, na którą bardzo też federacja, podejrzewam, liczyła, żeby na nim zbudować tą kategorię wagową. No i chcą też mu się dać odbić. Tak wedle mnie to wygląda. Adam też będzie walczył, Adam też ma gdzieś tam dogadany pojedynek, no ale to akurat wyszło tak, że Rafał walczy pierwszy. No, taka decyzja federacji. Jakub Wikłacz wraca. Wydaje się, że ta walka o szablę Armia Fight Night jest nieunikniona. No tak, to chcielibyśmy bardzo, ale tutaj to już pytanie jest do organizatora Armii Fight Night, kiedy mu da szansę na walkę. Póki co no nie ma ustalonego terminu. Bardzo byśmy chcieli, Kuba też bardzo by chciał. No ale czekamy. I na sam koniec chciałbym jeszcze wrócić do Mameda. Wspomniał o problemach z depresją. Często zawodnicy zaczynają teraz już o tym wspominać. Myślę, że to z dobrej strony, bo Max Holloway choćby o tym wspomniał, że to nie jest nic dziwnego w tym sporcie, że coś takiego się pojawia. Wydaje mi się, że to jest jakoś tam nawet logiczne, że jednak wielkie walki, wielka presja, wielka odpowiedzialność i później gdzieś tam może głowa nie wytrzymywać tego. Nie jestem psychiatrą, nie jestem psychologiem, no ale wydaje mi się tak na logikę, że jest to pole takie sprzyjające tego typu schorzeniom, że jednak właśnie też często te upadki zawodników mogą być bardzo bolesne, ale w przypadku Mameda tak nie było. No, po prostu wydaje mi się, że to wieloletnia presja i to gdzieś tam wywarło piętno na jego psychice i tak mi się wydaje, że tacy zawodnicy, którzy walczą w światowych federacjach, te główne walki, mogą być narażeni właśnie na tą chorobę. Dziękuję za rozmowę i życzę następnych sukcesów. Dzięki bardzo.